Witamy serdecznie na trzecim kongresie organizacji pozarządowych zorganizowanym w gminie Kluczewska. Już od lat obserwujemy zaangażowanie mieszkańców w działania podejmowane na terenie naszej gminy. To też właśnie takie spotkanie jest tutaj dla Was wszystkich, proszę Państwa. Cieszymy się, że dziś mogliśmy się tutaj spotkać z przedstawicielami organizacji pozarządowych, tak prężnie działającymi na terenie naszej gminy. Dzisiejsze spotkanie ma na celu nie tylko integrację społeczną, podzielenie się zdobytymi doświadczeniami. Jest to również podziękowanie Wam, drodzy goście, za działania, które Wasze organizacje podejmują na rzecz naszej gminy. Organizacje pozarządowe to taki klej spajający społeczeństwo. Szczególnie to widać w takich małych gminach jak nasze, takich wiejskich. No bo to jest ważne, żeby te więzi były tworzone. A Wy jesteście liderami tych organizacji pozarządowych. Jesteście osobami, którzy są szczególnie aktywni, którzy dają z siebie więcej niż inni. Bo często dokładacie swój czas, też pieniądze, żeby pracować na rzecz innych. I w imieniu własnym, bardzo, ale też władz samorządowych, myślę, chcę bardzo serdecznie Wam podziękować za tą Waszą aktywność, bo to jest ważne. Gdzie nie spojrzę, bez względu na to, czy to jest stowarzyszenie, czy strażacy, czy koła gospodyń wiejskich, to widzę ogromne zaangażowanie, energię w realizację wielu, wielu zadań. Tam po prostu się chce. Chce dzielić się z samym sobą, z drugim człowiekiem, z całym społeczeństwem. I naprawdę z całego serca Wam gratuluję. Tak naprawdę gmina, urząd nie poradziliby sobie w tych sprawach. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Jesteście niesamowici. Naprawdę w skali województwa ja spotykam się z wieloma organizacjami pozarządowymi. Uważam, że te, które działają w gminie Kluczewska, ale w ogóle w powiecie włoszczowskim, to jest naprawdę elita. To jest elita województwa świętokrzyskiego. I żaden, panie pośle, dom kultury nie zastąpi tego, co robią lokalne organizacje pozarządowe, co robi Damian Bakalarz w Ciemiętnikach, co robią te wszystkie mniejsze organizacje. Prowadzicie szkołę, po prostu pokazujecie, że jesteście sprofesjonalizowani, odpowiedzialni, że potraficie realizować zadania zdecydowanie lepiej niż sektor publiczny. Myślę, że gdybyście wszyscy robili to pod jednym brandem, dom kultury, to byłby to najlepszy dom kultury w województwie, albo nawet najlepszy dom kultury w Polsce. Chcemy teraz podziękować tym, którzy aktywnie włączyli się w akcję Tu mieszkam, tu sprzątam. Jak wiecie, proszę Państwa, jest to akcja, która jest realizowana już od wielu, wielu lat. W tym roku była to akcja organizowana po raz 9. Udział w akcji wzięło nieco więcej mieszkańców niż w ubiegłym roku, bo 873 z 25 sołectw. Zebrano ponad 250 worków śmieci. Sprzątania odbyły się w miesiącach sierpień, wrzesień głównie. Na podkreślenie zasługuje tutaj fakt, proszę Państwa, że sołtysi bardzo mocno zaangażowali się w akcje w swoich sołectwach, aktywizując społeczności lokalne. Można ich zatem nazwać liderami tych społeczności. Dziękujemy Wam, drodzy sołtysi, za to zaangażowanie, za to, że chcecie współpracować z nami, że znajdujecie czas na działalność społeczną i za to, że jesteście tutaj dzisiaj. Razem z panem wójtem i z panią skarbnik naszego stowarzyszenia wręczymy podziękowania, drobne upominki ufundowane oczywiście przez wspierających nasze działania partnerów, to jest Nadleśnictwo Przedwórz oraz Przedwórski Park Krajobrazowy, jak również gminę Kluczewską i oczywiście nasze stowarzyszenie.
nami 9. edycja projektu Tu Mieszkam, Tu Sprzątam. Jest to projekt, który powstał z potrzeby posprzątania lokalnej okolicy. Warto wszystkim uczyć tego, że no, miejmy porządek, miejmy czysto wokół siebie, a wtedy będziemy się czuć dobrze.